Hej! Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, DermanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku poeksplorowaliśmy sobie nieco tutaj Ulster, udało nam się kolejną placówkę handlową odblokować, a także zjednaliśmy sobie trochę władców, wykonując parę królewskich zleceń. Mam teraz wrócić do Flana, co jak najbardziej zrobimy, ale zanim to... To sobie w poprzednim odcinku jeszcze tutaj przenieśliśmy się do Rattą, żeby zeksplorować, zaupgrade'ować właściwie tą placówkę. I jak się okazuje, mamy w pobliżu trop na kolejnego członka dzieci Danu w grobowcach Boyne. I to jest, wydaje mi się, że zaraz obok, tak? Proszę bardzo. Czyli tu się teraz udamy. Nie, tu bardziej tak chciałem znaczyć całą lokację. Byłem tam już wcześniej na pewno, jak tutaj sobie eksplorowałem, tylko wtedy tych dzieci Danu odblokowanych nie mieliśmy i przez to... Wybaczcie, przez to po prostu tego tropu nie miałem odblokowanego. Ale dobra, wsiądźmy na konia i jedziemy to sobie zbadać, żeby ten trop zdobyć. Później pojedziemy do Dublina i sobie ogarniemy upgrade'y. Właściwie nie upgrade'y, tylko handle, takie jakie tam mamy teraz do zrobienia. No a później pewnie pójdziemy spotkać się z Flanem. Tam jeszcze dobrze by było ten jeden najazd zrobić w Ulster. Tam zaraz przy granicy z tym innym, z innym miejscem. Okej, co ciekawe, tutaj też mamy w ogóle przeciwników. I pytanie, gdzie ten trop się znajdzie? Nie mam bladego pojęcia. Na razie go nie widzę, co jest trochę słabe. Mam zbadać niby grobowca, ale nie widać gdzieś tych tropów. Dziwne. Dobra, no nie wiem, weźmy zabijmy tutaj część panów. Na razie nie widzę tutaj nic. Gra mi nic nie pokazuje. No raczej to by było gdzieś tutaj. Wydaje mi się. Ja mam nadzieję, że na przykład jakoś gry nie zbugowałem, znajdując ten trop wcześniej. Bo raczej te tropy powinny być dosyć mocno oznaczone. Ja je powinienem ze sporego dystansu widzieć. Ale niestety ich nie widzę. Co jest trochę niepokojące. Generalnie. Bo oczywiście, jak mówię, no już byłem tutaj w okolicy. Już tutaj trochę biegałem. O, dobra, czekajcie, jest coś, proszę bardzo. Nie wiem, czemu dopiero teraz to gdzieś się pokazało. Ewentualnie ja jestem ślepy i tego nie widziałem. Co ciekawe, to jest gdzieś na powierzchni, okej. No dobra. Proszę, wyjdźmy sobie. Wyjdźmy sobie. Tak, to jest co ciekawe na powierzchni, okej. Czyli ja w ogóle źle poszedłem i dlatego tego nie widziałem, okej. No dobra. Trochę mój błąd. Niestety. Chyba. No gdzieś tu powinien być ten trop. Dobra, chodźmy ich szybko pozabijać, oni są na szczęście cięcy. Także to nie będzie problem. Dobra, jeszcze, o co ciekawe, świnka przyszła. No dobra, to szybko świnkę zabijmy. Okej. Ktoś jeszcze? Tak, tu jeszcze mamy pana od ognia, który jest bardzo wkurwiający, także szybko musimy zabić. Generalnie. Okej. Umrzyj. Świetnie. I zobaczmy, gdzie ten trop jest. Gdzieś był tutaj oznaczany, na pewno. Tylko nie wiem, gdzie. Halo. Nie? Czy ja jestem ślepy i go nie widzę? Nie, no nie ma tutaj też. Ej, ale przecież mi... O, dobra, tam jest, okej. Okay. Jakoś to tak strasznie się dziwnie oznacza. Czasami tego nie widać. Ale dobra, mamy to. Proszę bardzo, jest trop. Także zobaczmy, gdzie prowadzi. Bo oczywiście nam jeszcze nie odkryło tutaj nikogo. Zbadaj kamienny krąg rytualny w pobliżu niewielkiego portu nad rzeką Boyne. Okej. Okay. Niewielki port nad rzeką. Pytanie. Gdzie dokładnie to będzie? Chwilę, jeszcze raz. Kamienny krąg rytualny, okej. Okay. Powinno być to widoczne w miarę i to jest to zapewne. Też czy to jest krąg? Tak trochę to nie jest krąg. Tutaj... Tu może być jakiś krąg rytualny, to też może być tutaj. Dobre pytanie. Bo to jest ta rzeka. Czy to może być albo to, albo to. Tu mi się wydaje bardziej jest jakiś krąg kamienny. Dobra, ale zanim to przeniesiemy się do Dublina, bo i tak są tutaj, no i szybciej będzie pobiec. Zrobimy sobie parę handli, jakie tam mamy. Może też wywalimy dzięki temu poziom całego Dublina na kolejny level, co się przyda oczywiście jak najbardziej.
Także dobra, musimy kawałek przebiec. Pójść porozmawiać z Azar. Zobaczymy, co on tam dla nas przygotowała. Nie wiem, ile tych zasobów mamy, bo tego nie sprawdziłem, ale i tak warto tutaj pobiec, powydawać te wszystkie punkty, które nam się nazbierały. Tym bardziej, że podejrzewam, coś już może być na fullu. Tylko nie chcę oczywiście najpierw pogadać z Azar, najpierw chcę to przeszukać. Dobra, sporo tego mamy, tak więc zobaczmy. Ah, Eivor, a welcome vision for my eye. Athlone has begun to send us excellent ale. From experience, I can tell you, this is dangerous cargo. I've never seen a shipment of ale reach its destination without losing a barrel or two. My crew knows the cost of hitting the stocks. Everything will ship and we shall reap riches. With ale to celebrate. Care to indulge in profitable commerce? No dobra, to co, lecimy po kolei, czy jakieś może, weźmy sobie te, które dają więcej generalnie tej renomy. W pierwszej kolejności, myślę. Tak mi powinno być stać na całkiem sporo tych rzeczy. O, tutaj coś jeszcze, co nam daje tą renomę na złoto. I dobra. Tu już widzę, nie wszystko nam daje renomę. Niektóre rzeczy nam dają tylko bogactwo, w sensie walutę grową. Także możliwe, że nawet nie będzie stać, no nie będzie mnie stać jeszcze na wszystko, niestety. Ale to jeszcze możemy, to jeszcze możemy. Tylko brakuje nam piwa w tym momencie, bo jak rozumiem, to jest to piwo. No dobra, i tak sporo, sporo zrobiliśmy. Perhaps that's enough. I to powinno wystarczyć też na upgrade, spokojnie. I look forward to your return. Dokładnie. Co też sprawi, że się nowe handle odblokują, także... Także no, ale to już jest czwarty z pięciu poziomów i całkiem sporo go mamy, także już dużo. Myślę, kiedy następnym razem przybędziemy do Dublina, będziemy mieli pełne skrzynie, to spokojnie to ogarniemy. Odblokowano kontrakty. Konstantynopol, ok. Plus nowe oczywiście jakieś tam nagrody dostaliśmy, spoko. Ale fajnie, że to się udało ulepszyć. I dobra, jak mówiłem, pójdziemy sobie do tego miejsca, które mam oznaczone pod dwójką, bo wydaje mi się, że to może być to. Tam nie do końca było widać jakiś kamienny krąg, ale liczę, że to miejsce, a jeżeli nie, no to trudno. Być może wtedy pójdziemy pod tą jedynkę, tam teoretycznie to też może być. Weźmy sobie konia, poczekaj, może tu nawet... Oj, nie chciałem Sunana. Chciałem konia. Dobra. I sobie przepłyniemy tędy. Okej. Okay. Dzida w przód. I lecimy. Generalnie, co ciekawe, tutaj mieliśmy jakąś taką małą mieliznę, jakieś kamienie podwodne. Całkiem spore tam leżały. Także dobra, zobaczmy. No mam nadzieję, że to będzie tutaj. Ale jeżeli nie, no to tamta druga lokacja to jest chyba jedyne jeszcze miejsce, gdzie jakiś krąg rytualny może być. Ale tutaj proszę, są jakieś kamienie, czyli to jest bardzo duża szansa, że to jest tutaj. Albo i nie, bo póki co nic mi gra nie pokazuje. Już biorąc pod uwagę, jak ostatnio mi zaznaczała ten trop, no to... To może być różnie. Tam coś się niby mieni na górze. Ja tam może przejdę. Dam radę się wspiąć po tym drzewie, dam radę. Dobra, zobaczmy. Ale nie, to... A może to jest trop? Chyba to jest trop, tak. Proszę bardzo, dobrze. Tak? Nie. To jest czytajka w grze. Tam? Co? Nie, to są chyba też strzały. Mi tu oznacza, tak. Czy to jest jakby krąg rytualny i w ogóle? To już też czytałem. Dobra, no to... To chyba nie tu. Wydaje mi się. Raczej jakby to było tu, to już bym gdzieś wyhaczył ten trop. Także dobra, to musi być w tym miejscu, które mam oznaczone pod jedynką. Wydaje mi się w takim razie. Czyli tam najlepiej będzie się udać szybko podróżą stąd. Czemu szybko podróż jest niedostępna? Czyżbym dlatego, że leciałem? Bardzo możliwe. Tak. Dobra, to pójdziemy tam, zobaczymy. Jeżeli to fajnie. Jeżeli nie, no to sobie darujemy szukanie tego dziecięcia Danu. Generalnie. I pójdziemy zapewne do questa głównego. Zrobić sobie... spotkać się z Flanem i zrobić sobie tam kolejne rzeczy. Mam nadzieję, że gdzieś tam po drodze będzie mi do tego jeszcze jednego klasztoru, czy co to jest, gdzie możemy jeszcze jeden najazd zrobić. Bo fajnie by było też zrobić kolejne zasoby na ulepszenie tych placówek. Ale to zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tymczasem chodźmy tutaj i zobaczmy, czy jest tam jakiś krąg. Nie, tu jest jakaś wioska.
To nie mam bladego pojęcia, gdzie to się może znajdować. Ten trop. To było takie jedyne miejsce. No to cóż, trzeba będzie pewnie wspomóc się internetem, żeby znaleźć kolejnego członka dzieci Danu, no bo tutaj nic takiego nie ma, nie? A tutaj się rzeka kończy już generalnie, ta, która nas interesuje. Także nie mam tego pojęcia, gdzie to może być. Trudno, także na razie sobie to odpuszczamy. I co, do Flana? Gdzie jest Flan? Flan jest tu, okej, okay. Trochę mi nie po drodze. Czyli dziebiemy sobie szybko podróż tu, lecimy tu. Tutaj też coś gdzieś w ogóle była, jakaś tajemnica w ogóle do zebrania, to też dobrze było zrobić. Ale wpierw sobie w takim razie zrobimy najazd i dopiero później pójdziemy do Flana. A po drodze jeszcze zbierzemy jakieś pierdoły, także bardzo możliwe, że w dzisiejszym odcinku dużo będziemy też eksplorować. Fabuły trochę mniej, ale to zobaczymy. Zależy, jak nam czasowo to wszystko wyjdzie. Mamy naszą łódkę tutaj i chyba znowu zaparkowana jest tak, jak nie trzeba. Cholera. Ale dobra. Odpływamy. Żagiel w górę. I płyniemy przed siebie. Generalnie. Tutaj gdzieś za chwilę ten najazd powinien mieć możliwość rozpoczęcia się. Dokładnie tam gdzieś w tej takiej zatoczce. Także tam też płyniemy. W takim rozrachunku. No i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nam to pójdzie w miarę sprawnie. Być może sobie od razu pójdziemy ulepszać jakieś te placówki handlowe, chociaż nie ma już żadnej takiego ulepszenia, które by mi dawało produkty, towary, to być może sobie to podtrzymamy w sumie. Podtrzymamy to sobie na jakąś kolejną, bo podejrzewam, że gdzieś jeszcze jakaś jest do odblokowania w tym ulsterze, tylko w jego innej części. Także trzeba będzie tam po prostu wtedy spożytkować te rzeczy, bo nie ma co kupować tych rzeczy, które mi dają jakieś bonusy do rzeczy, których nie wykorzystuję, tak? Czyli chociażby do tych królewskich zleceń, czy po prostu możliwość, wiecie, odnowienia ekwipunku. Strzał jeszcze, no jako tako, ale jakby prowiant nie jest mi do szczęścia w ogóle potrzebny, bo go w ogóle nie tracę. Dobra, w każdym razie najazd od razu. Nie potyczkujemy się. Wbijamy się na pełnej. Tutaj generalnie. I zapewne czeka nas całkiem sporo walki, ale i też sporo bogactw. Mamy też jakiś nowy ekwipunek do zdobycia, spoko. To w ogóle jest obóz bandytów, co ciekawe. Okej, okay. Wejdźmy na mury. Od tego sobie zaczniemy tutaj nasze wojowanie. Okej, okay. Czy coś tutaj mogę... Nie wiem, czy to coś mi da, ale spoko, chociaż trochę ich tam przyczedziło. Co się przyda? O, co ciekawe, mogę pociskać bronią, co jest w ogóle OP rzeczą i ja rzadko z tego korzystam. Au! Tylko ten Goliat tak by mnie rzucił, nie? To gnojek jebany. O, co ciekawe, on nie ma żadnych tych czułych punktów? Nie ma żadnego healowania się, proszę mi się. Ła! Jak on mnie tak złapał, halo? Błąd w Matrixie. Generalnie. Okej, okay. No w sumie nie chciałem koniecznie tego używać, ale przynajmniej kogoś jeszcze zabiło, także w miarę się opłacało. Okej, okay, Goliat już i z niego było bogactwo jedno, spoko. To dobrze, że go zabiliśmy w takim razie. Weźmy tych przeciwników jeszcze trochę wykośmy. Okej. Okay. Super, mamy też nowy punkcik do rozdania. Później to sobie ogarniemy. A tymczasem chodźmy gdzieś tutaj wyżej. W wyższą część tej fortecy. Gdzie oczywiście mamy jeszcze więcej przeciwników niż wcześniej. Także chodźmy ich trochę tutaj powycinajmy. Okej. Okay. Szkoda, że nie weszło ze sprintu. Tutaj ten atak mocniejszy, ale dobra. Ktoś coś we mnie chce rzucać, tylko nie wiem jeszcze co i kto i gdzie. Dobra, tu jeszcze kogoś mamy. Weźmy go, zabijmy. Okej. Okay. Dobra. Tutaj też jakiś jeszcze przeciwnik, także też sobie na niego wykorzystajmy potężniejszy atak. Dobra, świetnie. Okej. Okay. To było bardzo skuteczne. Tam gdzieś mamy ciekawego przeciwnika. Halo. Czemu ty nie padłeś? Dobra. Pam. Czy nie powinienem móc mieć... Ja chyba kupowałem sobie finishery z dystansu i coś to nie działa. Mam wrażenie. No dobra, tamtego sobie ściągnijmy. Szkoda, że... O dobra, okej, okay. On padnie raczej od upadku. Tutaj trzeba niestety wyważyć coś. Czy ktoś tu przyjdzie? Przyjdzie, super. Dawaj, Zbara.
Super. I jeszcze bogactwo. Też poproszę. Tam nie przejmujmy się przeciwnikami. Tam sobie nasi, myślę, poradzą z nimi. Dobra. Także spychaj to. Sobie w placówkach, spoko. Zajebiście. Bierzmy sobie, znaczy zbierzmy sobie, pokonajmy sobie paru przeciwników. Okej, dobra. Tu mamy kolejne bogactwo. Do podniesienia, poproszę. Poproszę o pomoc. To jeszcze jedna taka skrzynka i zasoby, w sensie zasoby ekwipunek. Dobra, spoko. Tutaj jeszcze jakiś przeciwnik, także go dobijmy. Żeby tutaj nasi nie popadali przez przypadek. Bo to by było trochę niefortunne. Musimy się jakoś dostać do tej chatki. Musimy się tutaj dostać tędy. Generalnie znając życie. Tak? Nie, nie wiem. Albo i nie, o, to ciekawe. No dobra, byłem pewien, że tu będzie przejście tu, ale najwidoczniej nie. Czyli jakoś inaczej tam się jeszcze trzeba dostać. A, nie, tu nie ma okna. Tutaj też nie widać. A dobra, sorry, tu jest chyba przejście, nie? Nie. Okej. Jeszcze płonę. Cholera. Niedobrze. Ale jak się tam dostać? Nie mam tego pojęcia. No byłem pewien, że tędy. Tam jest wejście. Nie, to też nie jest takie niszczable. Ej, serio? Nie wiem. No bo tutaj górą też przejścia nie ma. To po co to było? Nie wiem. Ej, no jakiś głupi jestem, czy... Tamtego też się zniszczyć nie da. Tutaj byśmy musieli mieć coś. The fuck, jak tam się dostać? No tutaj chyba też nie. Czy tu jest otwarte? O Jezu, tu jest otwarte, naprawdę. Wow. Oj, nie tak. Fuck. Trzeba jeszcze wychylać gałę do przodu. Okej, okay, teraz, proszę bardzo. W końcu się udało. Sobie wyważmy przejście, zbierzmy co mamy zebrać. Idziemy za chwilę po ostatnie bogactwo. Dobra, jeszcze jakiś opal przy okazji. A, przepraszam. Dobra. Ktoś tu chce mojej pomocy właśnie z tą skrzynką ostatnią. Także tej pomocy udzielmy. Proszę bardzo. Dobra. I to mamy zaliczone dzięki temu. Najazd ukończony. Donegal. I mniej więcej połowa bogactw zdobyta. Spoko. To teraz będziemy już biec tam w kierunku właśnie tej placówki. Tylko jak mówię, tu gdzieś w okolicy jeszcze była, o właśnie, jakaś tajemnica. I to tak centralnie przed nami. Dobra, czyli jak będziemy się tam kierować, to raczej powinniśmy natrafić na tą tajemnicę, znaczy na ten artefakt. Jakiś. Poproszę konia. I ciśniemy przed siebie. W takim rozrachunku to już zostawiamy za sobą. Czy czegoś jeszcze w okolicy? Tam też coś jest dobre. To zacznijmy od tego. Bo chciałbym to jednak od razu pozbierać, jak już tutaj jestem gdzieś. Bo później to gdzieś znaleźć to będzie ciężko. I będziemy musieli bardziej backtrackować. A tak to sobie teraz to ogarniemy i powinno być całkiem spoko. Mam nadzieję, że to nie będą jakieś skomplikowane rzeczy. Że w miarę prosto się będzie te artefakty zdobywać. Generalnie. Ale zobaczymy. Ok, jeszcze kawałek stąd. Też jakieś tutaj. A to chyba nasi po prostu na statek wracają, wydaje mi się, dlatego się ten róg tutaj gdzieś odpalił. I dobra, tu już gdzieś, o właśnie, coś powinno być. Przepraszam. Pytanie, co to jest? Nie wiem. Coś pewnie do zebrania. Niekoniecznie do czegokolwiek innego. Tylko jak się tutaj dobrać, nie wiem, ale mam nadzieję, że zaraz się dowiem. No, przejście jest co najmniej ciekawe. I nie wiem, jak się tam dostać, tędy. W sensie, tędy trzeba sobie dziurkę zrobić. Dobra. No, w ogóle mam tutaj jakieś ciało, co ciekawe. I beczka spadła. A właściwie pokrywka z beczki. Okej, okay, proszę bardzo, mamy co mamy zebrać. Mapa skarbów kolejna, okej. Okay. No właśnie, dlatego mówię, jeszcze pozbieramy sobie te mapy skarbów i dopiero zrobimy odcinek, żeby zrobić, myślę, wszystkie naraz. Po prostu. Dobra. Także to już. Co ciekawe, tu jest bogactwo. No dobra, to sobie tam od razu pójdziemy. Ale też...
No właśnie, bo tam gdzieś musimy podróżować. Dobra, ale to za chwilę. Wpierw chodźmy sobie, zjabijmy to bogactwo. Mam nadzieję, że tylko to nie jest to, gdzie potrzebuję robić najazd. Bo to jest strasznie głupie moim zdaniem, że coś takiego w ogóle zrobili. Że na takie małe obozy trzeba całą załogę wzywać, żeby ktoś mi pomógł tylko i wyłącznie skrzynkę otworzyć. To jest trochę bez sensu, ale dobra. Za chwilę zobaczymy. Tak, to jest niestety coś w tym stylu. Dobra, no to po prostu tam się wbijemy i zrobimy zrobimy najazd. Generalnie. Okej, rozpocznij najazd, zapraszam. Moi wikingowie. Come on, co jest? Coś się jeszcze, kamera. O nie, kamera się zbugowała, pomocy. Dobra. Let's go, a Viking. Tego sobie tutaj szybko zabijmy, bo on podpala. Okej, dobra. Jeszcze mam tego pieseła. Pieseł będzie trochę wkurwiający. Także pieseła może z łuku najłatwiej będzie. Generalnie, wydaje mi się. Dobra. Hop. No sorry, pieseł, żeś tak został nafaszerowany tymi strzałami, ale dobra. Tutaj jeszcze kogoś mamy. Hop. A, nie trafiłem, so much. O, no serio, jakiegoś jebany uniki robi. Masakra. Dobra. Okej, ty umieraj. Też. I okej, chyba to wszyscy. Także proszę mi tutaj pomóc ze skrzynką. Zapraszam. Mam nadzieję, że nic się nie zbaguje. Proszę bardzo, dobra. I to zrobione. Szybko. Szybko, łatwo i przyjemnie poszło. Kolejne zasoby w razie czego na upgrade'y, co się przyda jak najbardziej. I dobra. Skoro to mamy zrobione, to teraz... gdzie to było? Teraz trochę straciłem orientację w terenie. Tam coś jest na pewno. Ale nie wiem, czy to tam było. Chyba tak, chyba to tam było, dobra. No mam taką nadzieję. Tutaj mam też tą mgłę od druidów. Dobrze by było w nią nie wjeżdżać, bo tutaj zostaniemy zaatakowani. Także ją sobie ominimy szerokim łukiem. To gdzieś tam, tak, tak, dobra. To chodźmy. Tutaj też coś po drodze widać ciekawego. Mam wrażenie, że tam jest jakaś próba. Potem jakieś takie kamienie wystają w boku i to jest pewnie tajemnica. Jeszcze tutaj żadnej tajemnicy nie znalazłem, także mam nadzieję, że to będzie pierwsza. Zaraz zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. Czy to naprawdę jest takie miejsce ciekawe bez niczego? To by było dziwne. Ale chyba tak, chyba tutaj nic nie ma ciekawego. O wow, okej. To trochę antyklimaktyk, bym powiedział. No dobra, ale trudno, tak sobie to twórcy zaplanowali. Tutaj mamy ten artefakt do zebrania. Pytanie, co to będzie i gdzie to będzie. Okej, gdzieś pod ziemią. I to niedobrze, bo nie wiem, gdzie tu jest wejście. Tutaj to wygląda, jakby to miało być wejście. I się chyba nie mylę. Mylę się. Dobra, to jak się dostać gdzieś tutaj do podziemi? Tam pewnie po drugiej stronie. Znając życie. O nie, czekajcie, tutaj coś chyba można. Można? Można, nie można, można? Można, nie można? O, można, okej. Czy jednak tutaj też jest wejście, okej, super. Dobra, jeżeli sobie coś tutaj zniszczę, to nie, dobra. Znaczy, to by mogło się wybuchnąć, gdybym rzucił pochodnie chyba, ale to tam. Walić to. To jest chyba ta rzecz potrzebna pod tą zbroję, czy cokolwiek tam mamy do zebrania. Spoko. Także zbieramy. Ardagal, syn Connella MacNeila, zmarł w 480, broniąc swego honoru. Okej. Kolejny irlandzki król. I połowa artefaktów zdrobiona. Tutaj co ciekawe w boosterze. Spoko. To się odsuńmy od tych wszystkich tutaj toksycznych oparów. I dobra, w sumie możemy tak naprawdę już chyba cisnąć bezpośrednio. Czemu kruk niedostępny? O właśnie. No dobra, to tak naprawdę możemy już chyba cisnąć bezpośrednio do Flana. Tak więc taki będzie plan. Weźmy sobie, starajmy się przynajmniej dosiąść konia. Mam nadzieję, że on tutaj sobie w miarę poradzi, okej. Okay. Co, przed siebie. I bezpośrednio do króla Flan, on pewnie będzie w jakiejś mieścinie, czy czymś takim. On gdzieś tam zresztą mówił, że gdzieś tam wyśle swoich ludzi, swoje armie. Dobra, także ciśniemy tam. Wydaje mi się, że tam by mogły być jakieś bogactwa, ale już mi się trochę nie chce eksplorować, szczerze. Zająłbym się chociaż trochę questem głównym. Także chodźmy przed siebie i za chwilę zobaczymy,
co tam się podzieje. Tam już zapewne czeka właśnie armia Flana. Przejeżdżamy tutaj przez rzekę i za chwilę będziemy na miejscu. Tam też coś ciekawego obok musi być, bo mi krążą tam ptaki, czyli tam coś na pewno jest. Mamy też kolejny gołębnik, ale zaczniemy od porozmawiania z królem, bo on powinien być tutaj w miarę najbliżej, wydaje mi się. Klogeher, okej. Okay. No spoko. Także zobaczmy. To co ciekawe, gdzieś w podziemiach będzie. To dobra, to w sumie zanim to ja bym tam się dostał. Spróbował to ogarnąć, tylko pytanie jak? To wszystko jest pod nami. Nie widać tutaj nigdzie wejścia takiego stricte do tych podziemi, które by jakoś było oznaczone. Także może być ciężko to znaleźć. Dlatego, o dobra, czekajcie, tu jest zejście, nie, to też jakieś takie dziwne. Po prostu zejście do ziemianki, tak? Dobre pytanie. Tak, bo gra mi nigdzie nawet na mapie nie pokazuje. Dobra, to nie mam bladego pojęcia, jak się dostać do tych podziemi tutaj, tak więc to ogarniemy później. Na razie chodźmy, porozmawiajmy z Flanem i zobaczymy, jaki jest nasz dalszy plan tutaj na podbój całej Irlandii. Tak naprawdę. Ciekawy jestem, czy też te pertraktacje cokolwiek przyniosły. Witam was bardzo serdecznie. God has heard my prayers. You flatter me, Lord, but what's wrong? Where's Barith? He's not returned, nor have two messengers sent after him. This cannot be simple misfortune. It hints at some dark design. Do you wish you'd taken up Eivor's offer earlier? Aye. We may have lost three souls for not giving it more serious consideration. Let me go after him, Lord. If he lives, I will find him. Even with your cunning and guile, you would not go unchallenged. Not without a king's pass, and few Vikings have those. I'd wager a few from Donegal do. Donegal? A Norse settlement? A port on the western shore. A fair bit of their trade finds its way to Aileach, so someone there is bound to have a pass. Is this port well guarded? It's crawling with Norsemen grown lazy on success. They'd not expect someone to go Viking on them. Good. I'll go to Donegal now and get one of these passes. With your leave, Lord. If it means fewer lives lost, you have my blessing. Okej, okay. Czy ja już tam przypadkiem gdzieś nie byłem? I czy przed chwilą takiego rajdu nie zrobiłem? Tak. Kurwa, naprawdę? Och, świetnie po prostu, zajebiście. Dobra, tylko no właśnie, jak tu się dostać do podziemi? Bo pod nami się znajduje jakiś cały pewnie kompleks, który fajnie by było zaeksplorować, tylko jak tam wejść? Tego niestety już nie wiem. Tam gdzieś jakaś taka skała jest ciekawa, może tam? Czy coś w tym stylu? No nie wiem. Zobaczymy. Szkoda, że będę musiał dwa razy robić najazd na to samo. Nie, to po prostu jakiś grób, który mogę okraść przy okazji. Ups. No tak, ale tutaj żadnego wejścia nie widać. No gdzieś musi być w osadzie, tylko jest dobrze skitrane. Generalnie też się zbugowały, widzę te ikonki, się im kolor nie wczytał. Ale cóż, zdarza się. Ej no, come on, to też nie jest niszczable. Nie mam żadnego pojęcia, jak tam się dostać. Autentycznie. Tutaj coś mogę zniszczyć, ale to mi niewiele da, tutaj wejść nie wejdę. Ej no, serio. Tutaj mamy kuszę, ale to ona jest raczej w celach dekoracyjnych ustawiona, nie po coś mi potrzebna do zagadki środowiskowej. No serio, nie mam bladego pojęcia. Gdzie tam trzeba się dostać, żeby to zdobyć? No bo to jest ewidentnie pod ziemią. No więc jeszcze się rozejrzyjmy kawałek tutaj po okolicy, a jak nie, no to wrócimy się do tego rajdu i tam spróbujemy jeszcze raz zdobyć ten glade, który jest nam potrzebny generalnie. No nie, no bo nie mam żadnego pojęcia, gdzie tu może być jakieś wejście. To wszystko jest poblokowane. Nie mam żadnego pojęcia. Być może quest musi nas tam doprowadzić? Być może tak. Dobra, to wsiądźmy na konia. Chyba quick travela za bardzo tam nie zrobię, co? No tak średnio. Wydaje mi się, że na to samo wyjdzie, jeżeli tam po prostu przejadę konno. Także taki teraz będzie plan.
Czy mi się wydaje, czy ten koń jest wolniejszy niż nie? Chyba dobra, chyba te upgrade'y do konia się jakby globalnie przypisują do wszystkich koni i to nie jest problem. Wydaje mi się. Nie jestem teraz, ale tak, raczej się porusza z taką samą prędkością, jak i ten nasz, który sobie przywołujemy. Także to nie powinien być problem. Mam dziwne w ogóle podejrzenie, że skoro to jest w ogóle osada, osada wikingów, to spotkamy tam Thorsteina, czy jak on tam się nazywał. Tego z początku gry, co już go później raz spotkaliśmy i jak mieliśmy go spotkać trzeci raz, to już Eivor miała mu nie darować życia i to mu chyba obiecałem, także może być co najmniej ciekawie, jeżeli go znowu spotkamy. Ale zobaczymy, bo mam nadzieję, że nie będę musiał fizycznie robić kolejny raz rajdu, tylko wystarczy, że tam gdzieś zabiję odpowiedniego przeciwnika czy coś. No nie wiem, bo już nawet ten rajd nie jest chyba dla mnie dostępny, no bo już go zrobiłem, tak? Jakby to... To raczej już aż gra powinna brać pod uwagę, już aż tak głupia raczej nie jest. Raczej by przewidziała, że ktoś by wpierw zrobił ten najazd. Tym bardziej, że wcześniej prowadziła nas tak, że ten najazd był po drodze, jakby nie patrzeć. Dobra, i to jest ta osada. Aha, dobra, czyli dlatego ona miała inne standardy, bo to była osada wikingów. No dobra. Co dokładnie mamy zrobić? Mam nadzieję, że się przeciwnicy też nie zrespili, ale chyba nie. No, dobra, czyli też możemy sobie łatwo tutaj się poprzemieszczać, co jest spoko. Zlokalizujmy obszar. Okej, gdzieś tutaj. O, i proszę bardzo. Pojawił się chyba ktoś, kto ma ten glade. Tak. Dobra. Chodź tu. Czy ty jesteś słabym przeciwnikiem? Chciałbym cię zabić po cichu. Dobra, poczekajmy chwilę. Za chwilę zrobimy jakąś małą pułapkę. Dobra. Super, zbrojnie zabij. Hop. I dobra, glade zdobyty. Nie musiałem na szczęście tutaj nic więcej robić, także bardzo dobrze. Wyjdźmy sobie stąd tylko. No i cóż, na tym ten odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że on wam się podobał. W kolejnym odcinku spotkamy się z tymi królami w tej osadzie. I zobaczymy, co się stało z Baridem. No jak wiemy, musiał zostać uwolniony, bo ja już tam byłem. Również tam już byłem i nawet go ocucałem, także jakiś śmieszny bug się tam zdarzył. No tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.